kochani. Mam znajomego, który zaplanował wraz ze swoją żoną dziecko. Nie tylko, że zaplanował, że będzie dziecko, to również zaplanował, jak to dziecko będzie miało na imię. Kochani, facet doszedł do wniosku razem z żoną, że dziecko będzie miało na imię Kalesanty. Czemu Kalesanty? Bo to jest tak niezwykłe imię, że pasuje do niezwykłego człowieka, którego oni wyprodukują. Oni zaplanowali wyprodukować niezwykłego człowieka, który od samego początku, od momentu chrzcin, będzie już niezwykły. Wszyscy na niego będą zwracać uwagę, no bo jak się pojawi Kalesanty, no to nie będzie możliwości, żeby ktoś się nie zapytał, kto? A Kalesanty, no to wiadomo kto. No i również jak Kalesanty się pojawi na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie, to będzie wiadomo, że Kalesanty, czyli Kalesantemu już szykują świetlaną przyszłość. Czemu uświetlają przyszłość? Bo są wyjątkowymi rodzicami, którzy chcą wychować wyjątkowe dziecko. Oni wyjątkowo już kochają swojego syna, chcą, żeby syn był wyjątkowo, nie tylko wyjątkowo uzdolniony, ale żeby miał wyjątkową pozycję i żeby wyjątkowe rzeczy osiągnął w życiu. Bo oni chcą, żeby ich syn był lepszy od nich, nie tylko tak robi jak oni, ale lepszy od nich i osiągnął w życiu więcej. Bo oni tego nie osiągnęli. I dlatego będą Kalesantego używać do tego, aby poczuć w swoim życiu dumę, radość i zachwyt. I żeby wszyscy im zazdrościli, jeśli nie ich osiągnięć, to przynajmniej osiągnięć Kalesantego. A jednocześnie oni będą się czuli wyjątkowymi rodzicami. Kochani, tylko że tak dla niepoznaki chcę wam powiedzieć, że żeby to było jasne, że zmieniłem imię, to nie chodzi o Kalesantego, on ma zupełnie inaczej na imię, na pewno go znasz, bo oni to dziecko robią z miłości do siebie. No, dziecko jest owocem miłości. Oczywiście to ich dziecko jest owocem ogromnej miłości i ogromnego pragnienia, żeby Kalesanty był niezwykły, co im się nie udało. No, niestety. No dobrze, papa, wystarczy.